o to, co możesz zrobić, żeby naprawić swoją głowę wysuniętą w przód. Szyja jest często niepowodem, a ofiarą pozycji miednicy i klatki piersiowej. Jest od nich uzależniona jak gałęzie drzewa od samego pnia. Często przez dłuższy czas siedzimy w pozycjach, które sprawiają, że nasz środek ciężkości ucieka zbyt daleko do przodu albo zbyt daleko do tyłu, co powoduje nierównomierne rozłożenie kręgosłupa i w efekcie głowa kompensacyjnie ucieka do przodu jako mechanizm stabilizacyjny. Pomocna wskazówka to: zlokalizuj, znajdź swoje guzy kulszowe i obciąż je podczas siedzenia. To automatycznie spowoduje bardziej pionowe ustawienie twojego tułowia, a zatem bardziej neutralne ustawienie kręgosłupa. Proste ćwiczenie na poprawę tego wdowiego garbu wygląda następująco. Znajdź swoje obydwa guzy kulszowe, zrelaksuj napięcie ciała, ale utrzymaj się pionowo. Odsuń laptopa do boku. Połóż dłonie na biurku przed sobą. Zrób wydech i jednocześnie wysięgnij ramionami do przodu, nie ruszając się nawet o centymetr ze swoich guzów kulszowych. One mają być przyklejone. Utrzymaj ramiona z przodu i weź wdech, wypełniając powietrzem przestrzeń między twoimi łopatkami. Skup się, żeby to poczuć. Ponownie zrób pełny wydech i postaraj się wysięgnąć ramionami jeszcze dalej, bez napinania szyi i głowy. Zatem znów weź wdech i poczuj, jak twoje plecy się wypełniają powietrzem. Wykonaj kolejne 3 oddechy, odpocznij i wróć do ćwiczenia za parę godzin.